Do zatrzymania doszło pod koniec maja. Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali trzy osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy oraz wystawianie i posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT. Oficjalnie działalność grupy dotyczyła handlu drewnianymi paletami. W proceder oprócz pięciu firm polskich zaangażowane były również dwa podmioty estońskie. Należące do zatrzymanych. Łączna wartość fałszywych faktur wyceniana jest na 5,5 miliona złotych. Skarb państwa stracił ponad milion złotych. Podejrzani są teraz pod dozorem policji. Grozi im do 8 lat więzienia. Paweł Głuszyński, puls dnia.